Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Rynek kapitałowy jest ważny dla całej gospodarki, bo składa się na niego cały zespół pasów transmisyjnych środków pieniężnych, średnio i długoterminowych, to właśnie nazywamy kapitałem, które płyną od kapitałodawców, czyli tych, którzy mają ich nadmiar, do kapitałobiorców, czyli tych, którzy cierpią na ich niedobór, mają za to pomysły biznesowe, jak można kapitał z zyskiem dla wszystkich, siebie i tych, którzy powierzają im środki, czy to w formie długu, czy też w formie własności, akcji bądź udziałów, spożytkować. W zeszłym miesiącu, w połowie miesiąca, został opublikowany indeks globalnych centrów kapitałowych. I cóż się okazało? No, jesteśmy na 64. pozycji na świecie. Nawet za Mauritiusem. No rzeczywiście, jak się spojrzy na indeksy warszawskiej giełdy, to trudno dostrzec w nich sukces naszej gospodarki, który jest ewidentny, jeśli chodzi o wzrost PKB, czy to na przestrzeni 30 lat, czy nawet ostatnich kilku, no to Polska jest albo liderem, albo jednym z liderów. Nie chodzi o lokalnych graczy, takich jak Praga, Istanbul, a nawet okazuje się, że w tym regionie no wyżej jest Astana w Kazachstanie. Polska gospodarka jest dużą gospodarką. Nasze PKB, produkt krajowy brutto, to już jest ponad 2 biliony złotych. A wciąż kapitalizacja naszej giełdy no, nie odzwierciedla tego potencjału gospodarki i też jeśli chodzi o pewne obszary naszej gospodarki, ona jest zbyt mało reprezentowana. Rynek kapitałowy istnieć powinien, co do tego nie ma wątpliwości, w każdej zdrowej gospodarce rynkowej i powinien się rozwijać. W Polsce powinien rozwijać się szczególnie dynamicznie, a niestety rozwija się wolniej niż reszta gospodarki. Kluczowe w Polsce, jeśli chodzi o zarządzanie aktywami, no to jest zwiększenie tych aktywów, które są zarządzane przez instytucje zbiorowego oszczędzania. Niestety często te prowizje to są i opłaty to są rzędu procentach, a nie w punktach bazowych, jak to jest gdzie indziej przyjęte. Przeszkody, które wpychają Polskę w tak zwaną pułapkę średniego dochodu. I to jest niedobór innowacji, czy szerzej branż wiedzochłonnych, wysokich technologii, zwanych high-techiem najczęściej. To jest problem z kooperacją świata nauki, świata biznesu. To jest brak rozpoznawalnych za granicą polskich marek, które pozwalałyby narzucać na eksportowane przez nas produkty wyższą marżę i wydobyć się w rezultacie z roli podwykonawcy w międzynarodowym łańcuchu powiązań gospodarczych. Te indeksy, które reprezentują małe spółki, powinny jak najlepiej odzwierciedlać tę dynamikę polskiej gospodarki i jej naprawdę znakomite wyniki. A jednak tak się nie stało i tutaj znowu były jakieś powody, a te powody były takie, że w tym segmencie mieliśmy niestety różnego rodzaju wpadki poważne, związane z tym, że niektóre spółki nadużyły zaufania inwestorów. Takim przypadkiem był oczywiście GetBack, ale też były inne i niestety inwestorzy się zniechęcili do tego segmentu rynku. Przed kryzysem byliśmy na pozycji 38. Dlatego też należy raczej dążyć do tego, żeby te rekomendacje, które są krajowe, które już istnieją, które też Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego propaguje w postaci opracowań, żeby one były przyjmowane. Chciałbym w odróżnieniu od wielu ekonomistów, nawet polityków, którzy z PPK, czyli pracowniczymi planami kapitałowymi, wiążą całą przyszłość, całą swoją nadzieję na rozwój rynku kapitałowego i w ogóle finansowego w Polsce, przestrzec przed poleganiem wyłącznie na jednym instrumencie. On na pewno giełdzie pomoże, ale wszystkiego nie załatwi. PPK
może być takim impulsem, który pomoże ożywić giełdę, ale tak jak powiedziałem, samo w sobie jej nie będzie panaceum na problemy. Giełda musi sobie poradzić między innymi z problemem niskiej płynności, czyli tego, że nie wystarczy dla sukcesu rynku kapitałowego, żeby spółka pojawiła się na giełdzie, ale na tej spółce inwestorzy muszą mieć możliwość handlu, czyli muszą mieć możliwość kupna, sprzedaży akcji. Wtedy, kiedy giełda żyje, kiedy na niej jest obrót, to jest właśnie rynek, który oddycha pełną piersią i spełnia swoje wszystkie funkcje. Ten raport nie będzie takim, jakiego obywatele oczekują, a więc efektywnej alokacji środków, które posiadamy, między obywatelami, a tymi, którzy potrzebują kapitału, bo potrzebują. Przedsiębiorstwa polskie potrzebują kapitału, żeby się rozwijać, żeby się zmodernizować, żeby mieć poziom tych, które są za naszą zachodnią granicą. Komisja Nadzoru Finansowego to nie jest jedyny uczestnik, państwowy uczestnik rynku kapitałowego, bo pod kontrolą państwa znajduje się ciągle Giełda Papierów Wartościowych jako spółka akcyjna, na własnym parkiecie zresztą notowana. Pod kontrolą państwa znajduje się oczywiście Narodowy Bank, czyli Bank Centralny. Pod kontrolą państwa znajduje się wiele funduszy inwestycyjnych. Kontrolą oczywiście bądź pośrednią, bądź bezpośrednią. Banki, towarzystwa emerytalne i inne podmioty to wszystko są uczestnicy rynku kapitałowego, którzy są kontrolowani przez państwo. I to jest pierwsza przyczyna, dla której państwo od sytuacji na rynku kapitałowym nie może umywać rąk, ale politykę swoją w odniesieniu do rynku kapitałowego, także jego części prywatnej, musi prowadzić w sposób wyważony. Powinniśmy patrzeć na wyzwania, które stoją. One są w dwóch kierunkach. Po to, żeby Polska się rozwijała, rynek kapitałowy się rozwijał, to musi być z jednej strony zapotrzebowanie na środki i wydaje się, że dążenie do tego, żeby Polacy więcej zarabiali i działanie w tym kierunku, aby te wynagrodzenia przyspieszyły i nie hamowanie ich poprzez sztuczne sprowadzanie milionów imigrantów, będzie tym popytem na kapitał. Bo Polacy szukają form inwestowania alternatywnych dla takich najprostszych, do których przywykli. Środowisko niskich stóp procentowych, trwające w Polsce rekordowo długo i też przy rekordowych poziomach tych stóp procentowych z jednej strony, z drugiej coraz wyższe zarobki i oszczędności Polaków powodują, że szukamy możliwości inwestowania innych niż lokata bankowa czy obligacje skarbowe. Wszelkiego rodzaju procedury związane z upublicznieniem i później utrzymywaniem też firmy na rynku publicznym, bo to też jest istotne, kwestie raportowania i różne inne działania organizacyjne i opłaty, no że ostatecznie się nie opłacają. To jest taka właśnie troszkę zasada kuli śniegowej, czyli jak coś zaczyna dobrze iść, to później się samo napędza. Jak coś zaczyna się zacinać, to później się zacina coraz bardziej, bo właśnie jest taka reakcja spotęgowana. I tak jak przez wiele lat mieliśmy to sprzężenie zwrotne pozytywne, tak rzeczywiście w ostatnich latach, myślę, że w szczególności po 2010 roku, działało to w drugą stronę. No, czas to odwrócić. Jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego, no to kluczowe jest parę aspektów. No, jedne to jednak niskie koszty transakcyjne. One niestety w Polsce są bardzo wysokie, co w połączeniu z tym, że jednak giełda, w przeciwieństwie do giełdy amerykańskiej, no to jednak można powiedzieć, to jest stagnacja już nieroczna. Ale wreszcie jednym z tych niedoborów, jedną z tych przeszkód jest zbyt mała ilość narodowego kapitału. Już abstrahując od tego, czy to jest kapitał prywatny, czy państwowy, kontrolowany przez publiczny sektor, tak go nazwijmy, to po prostu kapitału w Polsce jest zbyt mało. To dlatego musimy pewnie więcej niż byśmy chcieli wpuszczać inwestycji zagranicznych i zagranicznej własności do naszej gospodarki z jednej strony. Z drugiej strony musimy ciągle pożyczać za granicą, przez co tymi dwoma kanałami, właścicielskim i wierzycielskim, Polska jest ciągle drenowana finansowo.
pojawiły się pewne inicjatywy cenne, choćby ze strony GPW, z tej strony samej giełdy, płacenia domom maklerskim za to, żeby robiły analizy, nawet wtedy, kiedy bezpośrednio im się to nie opłaca, po prostu, że nie są w stanie tych pieniędzy odzyskać z prowizji płaconych przez klientów, ale dla dobra rynku kapitałowego, żeby coś takiego się pojawiało. Kluczowe jest jednak to wyzwanie, które zostało rzucone podczas wyborów parlamentarnych, a więc tego, żebyśmy w końcu z płacami dogonili kraje Europy Zachodniej. To wiąże się z koniecznością znalezienia w sumie około 5 bilionów złotych kapitałów i dlatego jest konieczny taki instrument jak efektywny rynek kapitałowy. Bo na rynku kapitałowym kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo, którego wysoki poziom przekłada się na zaufanie. Rynek kapitałowy nie może istnieć bez zaufania, a to zaufanie zostało przynajmniej w oczach obywateli Polski nadwątlone kilkoma aferami poważnymi w ostatnich latach, jak GetBack i jego obligacje korporacyjne, jak Amber Gold, któremu też wielu Polaków powierzyło przecież własne oszczędności, jak tak zwane polisolokaty. Już nie chcę sięgać dalej wstecz do lat 90. Kluczowe jest wychwytywanie nieprawidłowości na rynku kapitałowym i brak pobłażania dla nich po to, żeby przyciągnąć konieczne kapitały. Problem płynności na zdecydowanej większości spółek notowanych na warszawskiej giełdzie jest podstawowym problemem. Jest zbyt mała płynność, w związku z tym inwestorzy podchodzą do nich bardzo ostrożnie, nie chcą w nie inwestować, bo wtedy, kiedy zainwestują, potem będą chcieli sprzedać, to nie ma jak, w szczególności więksi inwestorzy, którzy nie zadowalają się kupnem akcji za kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. A ta strategia, przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów, mówi o nacisku na edukację finansową. Tej bardzo w Polsce brakuje, to przez nią Polacy tak często bywali i czuli się oszukiwani. Powinniśmy przestać mówić o edukacji finansowej społeczeństwa, uczeniu coraz bardziej to skomplikowanych instrumentów. Powinniśmy skoncentrować się na tego typu regulacjach, które powodują, że wyniki działania instytucji, które zarządzają naszymi pieniędzmi, są czytelne i jasne dla zwykłego Kowalskiego. Giełda to nie jest kasyno. Giełda to jest bardzo ważny element gospodarki rynkowej, który służy do gromadzenia kapitału, który jest naprawdę niezwykle ważnym elementem nowoczesnej gospodarki rynkowej. Kraje, które mają dobrze rozwinięty rynek kapitałowy, tak jak Stany Zjednoczone, uważają to jeden z największych atutów. I taka gospodarka jak Polska na pewno zasługuje na lepiej rozwinięty rynek kapitałowy niż to jest obecnie. Należy pamiętać, że Polska potrzebuje olbrzymich kapitałów, dlatego też z jednej strony musi wystąpić zapotrzebowanie na nie, a z drugiej strony muszą istnieć infrastruktura efektywna dostarczenia tych środków do opłacalnych projektów. Niemniej nie należy popełniać takich błędów, które tak naprawdę nie sprzyjają rozwojowi tego rynku. Pamiętajmy, ten rynek musi być jednak rynkiem efektywnym i transparentnym. Ale po to, żeby takowy był, to jednak nieprawidłowości muszą być odnotowywane i ścigane. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten sektor małych i średnich spółek, to jest właśnie ten sektor, który najlepiej odzwierciedla w Polsce tę dynamikę, perspektywy polskiej gospodarki i myślę, że po tych problemach, z którymi miał w ostatnich latach do czynienia, odżyje i w tym roku, tak jak nasza giełda, powiedzmy, nie radzi sobie najlepiej, to jednak te najmniejsze spółki pozwoliły zarobić. Celem zaś tej strategii, słusznie zresztą wyznaczonym, o której rozmawiamy, jest możliwość nie tylko pozyskiwania przez polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa głównie, bo to one stanowią większość naszej gospodarki i zatrudniają większość pracujących Polaków, kapitału nie tylko tanio, nie tylko bezpiecznie, nie tylko możliwie szybko, ale w ogóle uczynienie tego kapitału dostępnym. Z tym fundamentalnym problemem często polscy przedsiębiorcy się zderzają, że teoretycznie pieniądze, czy to w bankach, czy w funduszach inwestycyjnych,
leżą, czekają na nich, są oprocentowane stosunkowo nisko, czy dostępne na niezłych warunkach, ale barierą jest samo ich pozyskanie. Wielu przedsiębiorców o tym mówi, wielu kładzie nacisk na to, że pomimo iż jesteśmy ciągle w fazie ożywienia, może jej schyłku, ale jednak, to wielu przedsiębiorców pieniędzy na realizację zaplanowanych przez siebie inwestycji w ostatnich latach pozyskać. Mamy rynek bankowy, który jest jednak w znacznym stopniu już pod kontrolą państwa. I powinniśmy patrzeć uważnie na to, czy środki z tych banków są alokowane jednak w potrzebne inwestycje. Oczywiście działalność animatora to jest działalność, która też pochłania, która wiąże się z kosztami osobowymi, ale też kosztami zaangażowania pieniędzy po prostu w taką działalność. I tutaj można rzeczywiście rozważyć ze strony państwa czy ze strony giełdy, w jakimś sensie w cudzysłowie dotowanie tej działalności przez pewien czas, bo tak jak wcześniej powiedziałem, często to później następuje pozytywne sprzężenie zwrotne. Jeżeli inwestorzy zauważą, że się poprawiła płynność, że można kupić, można sprzedać, to chętniej inwestują i później już tak naprawdę czasami animator prawie, że nie jest potrzebny, bo po prostu obrót na danym papierze, na danym walorze sam w sobie staje się wystarczający, albo później animator ma zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Tego stuprocentowego bezpieczeństwa, warto to przypomnieć, na rynku kapitałowym nigdy nie będzie. Rynek kapitałowy daje różne możliwości inwestowania swoich środków i zawsze z wyższą potencjalną stopą zwrotu z zainwestowanych naszych oszczędności, zwykle ciężko zarobionych, wiąże się także wyższe ryzyko. Na pewno zwiększenie, również warto zadbać o to, żeby było jak najwięcej instytucji krajowych, które rynkowi się przyglądają, w sensie analizują go, dlatego że one pomagają inwestorom w inwestowaniu. Niestety z powodu problemów, kryzysu tak naprawdę na rynku kapitałowym w Polsce wiele domów maklerskich się zamknęło albo ograniczyło swoją działalność, w związku z tym jest mniej też analityków, którzy analizują polskie spółki i też wtedy, kiedy jest tych analiz mniej, też zwłaszcza takim inwestorom nieprofesjonalnym trudniej się na tym rynku poruszać. Regulacji i międzynarodowych, i krajowych na różnym poziomie jest coraz więcej. Nadzór czynnika publicznego jest coraz ściślejszy nad rynkiem kapitałowym, ale to podraża funkcjonowanie na nim. To czyni go coraz mniej przyjaznym. I ważne, żebyśmy w procesie tego regulowania rynku kapitałowego i nadzorowania go nie poszli zbyt daleko, byśmy nie wylali dziecka z kąpielą. No, musi nastąpić ten rozruch, to ten moment, kiedy inwestorzy zauważą, że na tych spółkach coś się dzieje i zachęci ich to do inwestowania w nie. I do tego sprzężenia, pozytywnego sprzężenia zwrotnego trzeba doprowadzić i być może bez właśnie takiego proaktywnego podejścia ze strony państwa, szeroko rozumianego, jakiejś instytucji z nim związanego, nie obędzie się. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.